Zmarł wicemarszałek województwo. Warmińsko-Mazurskiego, Myron Syczyz. Miał 64 lata. Przez dwie kadencje zasiadał w Sejmie z ramienia PO. Sycz działał na rzecz Ukraińców w Polsce. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek w Olsztynie. O śmierci Myrounę Syczą poinformował marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. W nadchodzących wyborach samorządowych Sycz miał kandydować do Sejmiku województwa z okręgu obejmującego Elbląg i północno-zachodnią część regionu. W lokalach wyborczych jego okręgu znajdzie się informacja o śmierci kandydata. Miron Sycz do ostatnich dni pracował jako wicemarszałek warmińsko-mazurskiego. Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz społeczności polskich Ukraińców. Kierował liceum z ukraińskim językiem wykładowym w Górowie i Ławeckim. Następnie na jego bazie założył zespół szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie i Ławeckim, w którym od 1990 do 2007 pełnił funkcję dyrektora. Był pierwszym w polskim parlamencie posłem, który składał ślubowanie ubrany w soroczkę, to jest. Wysyłana haftem kryzysikowym kasiu. Sycz pracował w Sejmie 6 i 7 kadencji. Związany od lat z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1999 do 2007 był radnym Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego Sejmiku. Zainicjował powstanie w Sejmiku Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która do tej pory jest jedyną tego typu komisją w Polsce. Z kolei w lipcu 2015 roku został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, które pełnił do tej pory. Wybierany był 4 grudnia 2018 roku, a następnie 7 listopada 2023 roku przypomniano. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego warmińsko-mazurskiej Platformy Obywatelskiej, posła Macieja Wróbla, pogrzeb Myrounę Syczą odbędzie się we wtorek w Olsztynie. Zmarły zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu w Dywitach. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.